19.30. Myślę, że rozmowa potrwa w okolicach godziny, bo dzisiaj derby Mediolanu, także na pewno wszyscy będą chcieli oglądać ten mecz, bo raczej rzadko spotykany. Także cześć Sławek, cześć wszyscy, cześć Serafie, widzę, że już jesteś. Mikrofon odmontowywujesz po lewej stronie telefonu na dolny róg, także myślę, cześć, że... Cześć, Sławek, jesteś? Tak, jestem. No dobra, to co, zaczynamy sobie powoli. Peredrum 44, naszym gościem, tak było wspomniane na początku, Serafin Szota. Cześć, Serek. Jak tam samopoczucie, powiedz, na początku, w końcu po tym wygranym meczu? Duży kamień serca spadł? Cześć. No tak, no zdecydowanie, no czekaliśmy. Upragnione zwycięstwo. Wydaje mi się, że myślę, że będzie na pewno jeszcze okazja do tego, żeby wgłębić się w to, co działo się na meczu, ale na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni i no taki kamień z serca spadł, bo tak jak mówię, no nie wygrywaliśmy, a w końcu to zwycięstwo przyszło i te 3 punkty bardzo cieszą. Powiedz mi, czy ty spodziewałeś się, że to spotkanie będzie takie raczej do jednej bramki? Kto strzeli, to wygra, bo mieliśmy bardzo dobry moment w pierwszej połowie. Potem Mieć troszkę przejęła inicjatywę i raczej zapowiadało się na to, że to my dostaniemy gonga. Tam fantastyczna obrona Patryka Stępińskiego z rzutu wolnego, gdzie chyba Enriquez uderzał, jeżeli się nie mylę. I tak naprawdę nic tej bramki Dominika nie zapowiadało. Byliśmy w raczej gorszym momencie. To tak troszkę jak wczoraj City z Realem, City grało w piłkę, atakowało, a dostali gonga i to też troszkę tak wyglądało. My przestaliśmy grać, a strzeliliśmy bramkę i czy w twojej ocenie to był taki mecz, że kto strzeli, to wygra, czy raczej spodziewałeś się zupełnie innego meczu niż to miało miejsce? Przede wszystkim spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. To, że drużyna Miedzi, można powiedzieć, spadła już z ligi, to nie oznaczało to, że chłopaki nie wyjdą na boisko i tak naprawdę dostaniemy 3 punkty za darmo. Spodziewaliśmy się, że to będzie naprawdę bardzo ciężki mecz, tym bardziej na wyjeździe. Szczerze mówiąc, analizowałem ten mecz i analizowałem z głosem komentatorów, gdzie powiedzieli na samym końcu, że to drużyna Miedzi przeważała, a my strzelamy bramkę. No nie do końca się zgodzę, bo w pierwszej połowie to my mieliśmy więcej sytuacji, to my kreowaliśmy te sytuacje, wiadomo. No też nie wystrzegliśmy się błędów i drużyna Miedzi stworzyła sobie kilka sytuacji, tak jak wspomnieliście panowie, że Patryk wybił z linii bramkowej, okej, to może przez pryzmat całego meczu Miedź stworzyła sobie dwie sytuacje, a my tych sytuacji, pamiętam, w pierwszej połowie mieliśmy z 5, więc uważam, że nadal musimy poprawić skuteczność, te sytuacje tworzymy. Wydaje mi się, że równie dobrze mogliśmy ten mecz zamknąć w pierwszej połowie i bardzo spokojnie już wyjść na tą drugą. Też zmieniliśmy to troszeczkę podejście w drugiej połowie, stwierdziliśmy, doszliśmy do wniosku, że troszeczkę się wycofamy, poczekamy na te sytuacje z kontrataków. No i jak widać, przyniosło to skutki, strzeliliśmy tą upragnioną bramkę i wygrywamy mecz. A jak myślisz teraz w perspektywie tych 3 ostatnich kolejek, kto może nam dać to zwycięstwo z Miedzią? Oczywiście oprócz tego upragnionego już utrzymania matematycznego, to myślisz, że da to drużynie taki luz i teraz pokażecie, na co tak naprawdę was stać? Znaczy przede wszystkim naszym celem było to, żeby utrzymać, żeby Widzew grał w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. Wiadomo, każdy oczekiwał tego, żeby jak najszybciej było to spełnione. My też chcieliśmy jak najszybciej, żeby to utrzymanie było. Co nam dały te 3 punkty? No na pewno ciśnienie troszeczkę zeszło, bo nie ukrywajmy, że sami sobie stworzyliśmy taką sytuację, że ta nasza przyszłość nie była do końca pewna. Więc cieszymy się, że ten cel minimum został osiągnięty. A teraz wiemy, jak wyglądały nasze ostatnie mecze i teraz naszym celem jest po prostu, żeby dać też Wam radość, żeby zdobyć 3 punkty, żebyśmy w końcu wygrali u siebie na stadionie
I to jest dla nas najważniejsze, że ci ludzie, którzy przychodzą w tak licznym gronie na nasz stadion, żebyśmy po prostu dali im 3 punkty i żebyśmy pchnęli się w górę tabeli. A powiedz, czy ty chociaż przez chwilę miałeś takie odczucie, że faktycznie może się wydarzyć coś złego, jeżeli chodzi o to utrzymanie, bo no na pewno gdzieś przez głowę przechodziło to, że no niestety, ale zmierzamy ku przepaści, że tak powiem, i w sumie całe szczęście, że były zespoły, które punktowały równie słabo na tą wiosnę, no chociażby Lechia, czy Miedź z zeszłego weekendu, czy właśnie Śląsk Wrocław, który przegrał ten chyba kluczowy mecz u siebie z Radomiakiem, jeżeli się nie mylę, to czy ty miałeś taką myśl w pewnym momencie tej wiosny, że pomyślałeś sobie tak no po męsku, kurwa, może się tutaj wydarzyć coś złego i faktycznie jesteśmy blisko, żeby zaprzepaścić tą bardzo dobrą jesień, bo chyba nikt się nie spodziewał, że my na jesieni będziemy tak mocni. I czy tobie przez głowę w ogóle nie przechodziła taka myśl, byłeś pewny, że widzę sobie poradzi, że wy jako drużyna tam u nich siedzicie? Ja szczerze mówiąc byłem pewny, że my jako drużyna sobie poradzimy. Bardziej było taka złość i takie no, zdenerwowanie na tą całą sytuację, że od tylu meczów nie wygrywamy, że tworzymy sobie sytuację, że ich nie wykorzystujemy. Może ta gra też troszeczkę się zmieniła, tak jak było w pierwszej rundzie. A teraz, ale te sytuacje tworzyliśmy i tak naprawdę z każdym przeciwnikiem, może w meczu z Piastem Gliwice zagraliśmy naprawdę słabsze spotkanie i tutaj trzeba przyznać, że Piast tutaj był lepszą drużyną, ale tak nie miałem ani przez chwilę momentu już jakichś takich, nie wiem, zawahań, czy my damy sobie radę. Wiedziałem, że to zwycięstwo w końcu przyjdzie i cieszę się, że przyszło i że możemy teraz dokończyć ten sezon ze spokojną głową. No właśnie złość, nie? Złość, tak wywołałeś tą złość i to mnie właśnie interesuje. Czy była w tobie taka złość i w drużynie po tym właśnie, jak mieliście tą fenomenalną jesień? Przepraszam, że przerwę, to jeśli nie zabierasz głosu albo nie odpowiadasz, to mutuj mikrofon, bo są przygłosy. Okej. Okay. Czyli kontynuuj. Jak mieliście tą fenomenalną jesień i zajęliście to trzecie miejsce, zimowaliście w pierwszej trójce i później początek rundy, uważam, że wyglądaliście cały czas bardzo dobrze. Mecze z Pogonią, mecze z Legią, ten pechowy mecz z Jagiellonią, wypuszczone zwycięstwo w końcówce. To cały czas sobie myślałem, że ten Widzew naprawdę jest w stanie zrobić dużą niespodziankę w tym sezonie. Później druga część rundy już niestety to wyglądało dużo gorzej. I czy w tobie osobiście, czy i tak jak w całej drużynie, czy była taka złość, że myślałeś sobie, kurczę, no mieliśmy szansę zrobić coś fajnego, coś dużego, coś naprawdę ponad plan, który sobie zakładaliśmy, a to wszystko nam się wymyka z rąk i możemy spieprzyć to, na co pracowaliśmy tak ciężko całą jesień. No oczywiście była złość i sami się często zastanawialiśmy, dlaczego tak topornie to idzie w tej drugiej rundzie. Potem siadamy na analizie, analizujemy mecz, rozmawiamy z chłopakami i wyliczamy sobie jedna sytuacja, druga sytuacja, trzecia sytuacja, czwarta sytuacja. I tych sytuacji naprawdę tworzymy sporo. Tylko tak jak mówię, no, w tych kluczowych momentach zawsze gdzieś brakowało skuteczności. Tak jak w pierwszej rundzie można powiedzieć, nie wiem, pamiętam przykładowo mecz ze Stalą Mielec na wyjeździe, gdzie Stal Mielec przez pierwsze 20 minut stworzyło sobie multum sytuacji, nie wykorzystało żadnej, a w drugiej połowie strzeliliśmy 3 bramki. Tak można powiedzieć, że w tej rundzie jest to troszeczkę inaczej, to przeciwnik wykorzystuje każdą sytuację, a my ich nie wykorzystujemy i po prostu często cierpimy. Złość była, ale tak jak mówię, no, analizowaliśmy to wszystko i tak jak mówię, no, kiedy ta skuteczność jest troszeczkę gorsza i nie wygrywa się, nie punktuje się tak jak w pierwszej rundzie, to wiadomo, że ale też muszę powiedzieć,
że też trzeba spojrzeć na to, gdzie ta drużyna była rok temu i jaki też postęp zrobiliśmy i pewnie każdy przed rozpoczęciem rundy powiedziałby, że brałby to miejsce, w którym jesteśmy teraz w ciemno. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i po tej pierwszej rundzie każdy myślał, że skończymy w top 5, ale ta drużyna naprawdę się rozwija. Mamy dobry sztab, mamy dobrych zawodników, mamy młodych zawodników, którzy chcą się rozwijać, mamy ambitny zespół z potencjałem, więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia czasu, kwestia też odpowiednich wzmocnień i zmian, żeby ta drużyna się rozwijała i żeby osiągała sukcesy. To ja zapytam, czy... bo można już ten sezon ocenić jako udany, prawda? No bo utrzymaliśmy się. Natomiast wiadomo, Widzew jest klubem wielkim i wiadomo, że ta pozycja jesienna jakby no, wielu kibiców na pewno gdzieś tam w tych głowach, mi między innymi i pewnie nie jestem tutaj jedyny, tliła się ta ikona pucharów, że może się uda, może ta drużyna faktycznie na wiosnę pokaże podobny futbol albo jeszcze lepszy. No nie udało się, natomiast czy w twojej perspektywie jako zawodnika, czy uważasz, że ta decyzja przyjścia do Widzewa już patrząc na to, jak to się wszystko potoczyło, czyli plan został zrealizowany, czy to była najlepsza decyzja, jaką mogłeś podjąć, czy oczywiście no, spodziewam się jednej odpowiedzi, natomiast tak szczerze, czy spodziewałeś się, że będzie ciężej i gorzej, czy jednak jesteś usatysfakcjonowany tym, co zrobiliście jako zespół i z perspektywy tych miesięcy, które spędziłeś w Widzewie, można powiedzieć, że zaokrąglimy to do jednego roku jako sezon. Uważasz, że to była twoja najlepsza decyzja na ten moment, jeżeli chodzi o rozwój i miejsce, w którym się znalazłeś? Myślę, że tak. Myślę, że to była bardzo dobra decyzja przejścia do Widzewa. Wiadomo, jak wyglądała moja sytuacja w Wiśle Kraków za trenera Brzęczka przez pół rundy. Nie zagrałem ani minuty, to był na pewno ciężki czas, do tego spadek z Ekstraklasy, gdzie dla mnie to był szczególny cios, bo dosyć, że nie mogłem pokazać się na boisku, to jeszcze drużyna spadła do pierwszej ligi, więc tak naprawdę uważam, że to był bardzo dobry ruch. Ten cel minimum został osiągnięty. Ja jako też w swojej grze mogę powiedzieć, że zrobiłem duży postęp i też na pewno na to ma duży wpływ sztab i też zawodnicy, bo analizuję też swoje mecze i widzę, gdzie, na jakim, co poprawiłem i naprawdę jestem zadowolony. Chcę dalej podążać tą drogą i dalej się rozwijać. No właśnie, Serek, mam takie właśnie pytanie, które mi się od razu nasuwa. Czy Widzew dał ci takie drugie życie piłkarskie? A może jeżeli to jest za duże słowo, to taki drugi oddech głęboki, że teraz możesz oddechnąć pełną piersią i poczuć się tutaj w Widzewie znowu jak pan piłkarz? Na pewno moja krótka przygoda no, jest dosyć zwariowana i mam, jest to taka jedna wielka sinusoida. Są góry, są potem doliny, są gdzieś tam naprawdę głębokie morza. Więc jak na swój wiek tych doświadczeń i pozytywnych i negatywnych mam dosyć sporo, ale mogę powiedzieć, że tutaj w Widzewie czuję się jak w domu. Naprawdę bardzo, bardzo wszystkich tutaj polubiłem, zżyłem się już z tym miejscem i tak jak mówię, no uważam, że to była bardzo dobra decyzja i z perspektywy czasu, mimo że wiadomo, zawsze zmiany są, to jest jedna wielka niewiadoma, tym bardziej, że na początku no nie wyglądało to kolorowo, bo też zaczynałem na ławce, ale czekałem na swoją szansę, robiłem cały czas wszystko, żeby pokazać trenerom, że to ja zasługuję na grę i w końcu tą szansę dostałem, wykorzystałem zrobiłem to, co musiałem zrobić i zostałem w składzie. Z tego jestem bardzo zadowolony, bo wiadomo, że ta cierpliwość w piłce no nie zawsze jest u zawodników. Ja też nie jestem do końca osobą cierpliwą, ale pracowałem i z tego jestem bardzo zadowolony, że przeczekałem moment, nie grzałem się, rozmawiałem z trenerem, co muszę poprawić, co muszę zrobić, żeby wskoczyć do składu i w nim zaistnieć i najwidoczniej to poprawiłem. Trener był zadowolony, dostałem szansę w Pucharze Polski.
I potem już to fajnie te minuty dostawałem, więc tak jak mówię, uważam, że to była dobra, bardzo dobra decyzja i jestem bardzo z niej zadowolony. A powiedz mi, czy no bo grałeś w Wiśle, która też broniła się przed spadkiem. My de facto na tym finiszu sezonu też można powiedzieć, że byliśmy przez pewien czas, może nie tak mocno, ale jednak gdzieś tam też mówiło się o tych procentach, które potrzebujemy, o punktach, które potrzebujemy, żeby być pewni utrzymania i tak dalej. Czy ty widzisz jakieś pewne analogie z tych dwóch sezonów, które zagrałeś w Ekstraklasie z Wisłą Kraków i z Widzewem? Czy którą ligę, który rok byś porównał jako ten cięższy? No oczywiście Widzew fenomenalna jesień i jakby myślę, że ta punktacja bardzo nas oddaliła z tego spadku, natomiast ta końcówka już taka mocno nieciekawa i czy ty widzisz pewne analogie tak, z życia piłkarza, jeżeli chodzi o zespoły, które są zaangażowane w tą walkę o utrzymanie się, bo Wisła duże problemy, finalnie niestety się nie udało utrzymać, no widzę w drugą stronę, kompletnie przez cały sezon nie byliśmy tym zainteresowani, natomiast na koniec troszkę się pogubiliśmy jako zespół i przez pewien czas był taki, brzydko mówiąc, smród. I czy ty widzisz pewne analogie z tego wynikające, że no, że to się tak potoczyło, jak inaczej, dwa wielkie kluby, wielkie bazy kibiców, tak naprawdę zamieniłeś Wisłę, równie duży klub, na Widzew, który na ten moment, jeśli chodzi o bazę kibiców, historię i tak dalej, to myślę, że nie ustępuje Wiśle Kraków i myślę, że w twoim wieku raczej ciężko zmienić tak duży klub na równie duży, kiedy nie idzie, prawda, bo to nie jest łatwe, jednak gdzieś ten moment, tak jak powiedziałeś przed chwilą, w Wiśle miałeś słabszy, i zmieniłeś go na, zmieniłeś Wisłę na Widzew i wydaje się, że to był bardzo dobry ruch. I czy w twojej ocenie właśnie te sezony takie spędzone no, teoretycznie w drużynach słabszych z dołu tabeli, czy są jakieś analogie z tego wynikające z tych dwóch sezonów? No bo jednak niby nie ta sama drużyna, ale jednak kadrowo i tak dalej, dużo podobieństw według mnie. Powiem jeszcze, dodam, że źle z okresu Wisły Kraków wspominam tylko i wyłącznie ostatnie pół roku. Za trenera Guli, czy za poprzednich trenerów, tak jak trener Chybala, tak, dokładnie, czy to właśnie Adrian Gula, naprawdę ten okres był dobry, bo tych minut też sporo łapałem. Największa różnica, jaką widzę między Widzewem a Wisłą, to jest sama gra i to, jak taktycznie jesteśmy przygotowani do spotkań. W Wiśle Kraków mogę powiedzieć, bo oglądałem to wszystko z trybun w tym okresie, kiedy niestety Wisła spadała. Mieliśmy problem z kreowaniem sytuacji, ze stwarzaniem sobie sytuacji, a tutaj jest na odwrót. Tych sytuacji, może wiadomo, no nie jest niesamowicie dużo, ale te sytuacje są. Była tylko kwestia wykończenia i po prostu napoczęcia meczu. A w Wiśle Kraków było troszeczkę inaczej. Nie było tego pomysłu, nie było tego polotu w ofensywie i często, kiedy drużyny do nas przyjeżdżały, to było ciężko po prostu ze strzeleniem bramki, bo tych sytuacji praktycznie w ogóle nie było. To taka największa różnica. Uznałbyś, że dzisiejszy Widzew jest lepszym zespołem niż ta Wisła, w której ty się znalazłeś? Może nie mówimy o tym okresie, gdzie nie grałeś, ale ogólnie, czy uważasz, że ten zespół, który stworzyliście razem z trenerem Niedźwiedziem i całą kadrą, jest zespołem lepszym, jeżeli miałbyś to ocenić, z poprzedniego roku Wisły Kraków? O, to jest ciężkie porównanie. Na pewno z tego okresu za trenera Brzęczka zdecydowanie, ale wydaje mi się też duży wpływ na to ma trener Niedźwiedź i to, jak on wpłynął na ten zespół, jak przekazał oczywiście ze swoim sztabem, jak wpłynęli na nas, jaki styl preferują. To też bardzo dużo zależy od trenera i wydaje mi się, że trener Niedźwiedź ma taki pozytywny też odzew na nas wszystkich i ta pierwsza runda to też nie jest przypadek, więc uważam, że też bardzo dużo zależy od trenera. No właśnie, a jak postrzegasz trenera Niedźwiedzia? Bo no jeszcze jesteś w miarę stosunkowo młodym piłkarzem, chociaż wiadomo, że w Polsce to z tymi młodymi to jest gruba przesada, bo w zachodnich ligach to facet w twoim wieku to stanowi o sile zespołu, jest jednym z liderów.
i tak dalej. U nas troszeczkę z tym jest inaczej. Pamiętam a propos Wisły, że wiecznie młodzi bracia Broszkowie, tak, już koło 30 byli, czasami ktoś się potrafił zapomnieć i powiedzieć, że są jeszcze młodzi. To właśnie jak postrzegasz trenera Niedźwiedzia? No bo jednak paru tych trenerów już na twojej drodze piłkarskiej było. Łącznie z byłym selekcjonerem Jurkiem Brzęczkiem. Miałeś chyba trenera Magierę, tak, w kadrze. Więc jestem ciekawy, jak tutaj byś uszeregował trenera Niedźwiedzia. Nie no, oczywiście bardzo, bardzo pozytywnie. Na początku też, kiedy nie grałem, przeprowadziłem z trenerem bardzo dużo rozmów. Otwarcie mówił mi, dlaczego nie gram, co muszę poprawić. Ogólnie zawodnicy bardzo często pamiętają to, jakim, jeżeli na przykład teraz zapytałbym kogoś, a co uważasz o tym trenerze, czy o tym trenerze, to bardzo często zawodnicy mówią najpierw o tym, jakim był człowiekiem, a dopiero potem schodzą na to, jakim był trenerem. Ja uważam, że Janusz Niedźwiedź jest bardzo dobrym człowiekiem i jeszcze lepszym trenerem. Tak jak mówię, początek był ciężki, ale też nie czułem, że jestem gdzieś odstawiony na bok, czy to zajęcia dodatkowe, czy jakieś ćwiczenia, które mogły mi pomóc. Więc i co przede wszystkim muszę powiedzieć, że jest bardzo ambitną osobą, jest też, można powiedzieć, takim pasjonatem, jeżeli chodzi o piłkę. Wydaje nam się czasami, jak rozmawiamy z kolegami, że trener Janusz nie ma innych tematów, tylko piłka nożna, więc oczywiście bardzo pozytywnie oceniam. Powiedz mi, kariera juniorska, czyli start Namysłów, twój pierwszy zespół, tam zaczynałeś, później Lech Poznań, chyba najdłuższy okres, jeżeli się nie mylę, bo 5 lat, tak? I na koniec Zagłębie Lubin, 2017-2018. Jeżeli miałbyś ocenić ten zespół, który najbardziej cię ukształtował jako piłkarza, to będzie to Lech Poznań, w którym spędziłeś w karierze juniorskiej najwięcej czasu, czy jednak te początki u siebie w Namysłowie niedaleko Wrocławia? Nie, no tutaj no muszę powiedzieć, że Lech Poznań i Akademia Lecha, tam tak naprawdę ukształtowałem się jako zawodnik, ale też jako człowiek. No, w bardzo młodym wieku wyjechałem do internatu i tak naprawdę byliśmy cały czas ze sobą. Trener, można powiedzieć, też był jako nasz ojciec. I nie było tak, że nie wiem, był jakiś problem w szkole, czy problem z jakimiś papierami, czy z dokumentami. No, człowiek musiał w bardzo młodym wieku już wszystko sam sobie załatwiać i jak był jakiś problem, to szło się do trenera i oni bardzo często mieli na nas wpływ. A że poznałem naprawdę świetnych ludzi, to myślę, że w Lechu Poznań ukształtowałem się jako zawodnik. No właśnie, sam wspominałeś, że ta twoja kariera to taki swoisty roller coaster, można powiedzieć. No i w Widzewie też tak się zaczęło, czyli tradycji stało się zadość. Nawet mówiłeś kiedyś w którymś z wywiadów, że miałeś ochotę rzucić to i kolokwialnie wyjechać w Bieszczady, tak, i zająć się czymś innym, zrezygnować z tej piłki. Dzięki temu możesz się pewnie powiedzieć, że jesteś bardziej takim dojrzałym piłkarzem, który jest doświadczonym już zawodnikiem, mimo jeszcze młodego wieku. Jak cię to w ogóle ten cały roller coaster, to, że chciałeś zrezygnować z piłki, jak cię to ukształtowało jako piłkarza? Jesteś dzisiaj bardziej odporny właśnie na stres, na. Bo wiadomo, no w Widzewie się mówi o tej słynnej presji, tak, widzewskiej, nie? Że na Widzewie jest ta słynna presja i tak dalej. Mam wrażenie, że tobie to nie przeszkadza. No, szczerze mówiąc, mnie to tylko i wyłącznie napędza, gdzie po jakiejś dobrej interwencji, nie wiem, mogę pobudzić stadion, to jest tylko i wyłącznie, działa na moją pewność siebie, a wydaje mi się, że takie zachowania też dekoncentrują przeciwnika. A jak, jeżeli chodzi o te sytuacje z początków, no to nie, no to były bardzo ciężkie sytuacje. Ja, no, tak jak wspominałem w wywiadach, że ja już byłem spakowany, rodzice przyjeżdżali w nocy pod internat i ja mówię, nie, no ja wracam, ja nie chcę tutaj być. I wtedy takie dosyć życiowe rozmowy właśnie z rodzicami, gdzie powiedzieli mi,
że synku, że lepiej zaryzykować, lepiej jeszcze spróbować, niż tak szybko się poddawać. No i pamiętam, że dosyć sporo siedzieliśmy pod autem w internacie, rozmawialiśmy właśnie o tym wszystkim, o życiu. No i teraz jestem im za to wdzięczny, że wtedy się nie poddałem. Na pewno też moi koledzy mieli na mnie duży wpływ, z którymi byłem w internacie. Moi znajomi też z pokoju, którzy mi pomagali, ale w tak młodym wieku no, musieliśmy sobie wszyscy razem pomagać. Ale na pewno był taki moment, gdzie nie wspominam go za dobrze, ale uważam, że to była bardzo cenna lekcja. Czy jest ktoś z zawodników w Ekstraklasie, a być może w pierwszej lidze, z którymi dzieliłeś, że tak powiem, tamten rocznik, te lata w Lechu? Pamiętasz takich zawodników? Jest ktoś wyróżniający się na ten moment? W ogóle to było początkowo tak, że na początku poszedłem do Akademii Lecha Poznań w Poznaniu. Internat mieliśmy na ulicy Młyńskiej i wszyscy zawodnicy z tego rocznika, tam było bodajże 25 zawodników, wszyscy chcieli się dostać do Akademii Lecha Poznań we Wronkach, bo to ta Akademia we Wronkach, można powiedzieć, była taką główną akademią, a ci zawodnicy, którzy byli w Poznaniu... Taki odsiew trochę. No, dokładnie, więc... Rzadko tak, mówiąc. Tak, no tak, tak. Więc 8 zawodników, z tego co pamiętam, poszło do Akademii we Wronkach. Ja byłem właśnie w tej 8, a który zawodnik, no można powiedzieć Kacper Chodyna, który jest teraz w Zagłębiu Lubin. Dawid Kurminowski przyszedł z Warty Poznań, ale on przyszedł już do Akademii we Wronkach. Kuba Moder też był w Poznaniu już. Wydaje mi się, że Kacper Chodyna, jedyny, który przyszedł też z daleka, bo z tego co pamiętam, to był Szczecin i to on jest teraz na poziomie ekstraklasy. I teraz nie to. Tak jest. Nawiązując do twojej wcześniejszej wypowiedzi, mam nadzieję, że dobrze odmieniam, to musimy podziękować jako kibice Widzewa państwu Szotom za to, że jednak przekonali cię do tego, byś dalej uprawiał tę dyscyplinę sportu. Znaczy, powiem tak, na pewno bym grał w piłkę, ale nie wiadomo, jak moje losy mogłyby się potoczyć, kiedy wtedy bym się poddał. Bo jednak to był początek w Lechu, a też wiem teraz, ile się tam nauczyłem. I jakbym wtedy zrezygnował, to pewnie wylądowałbym w innym miejscu i, no, i różnie by to mogło wyglądać. Słuchaj, to ja zapytam o tego, o ten, dalej będę cisnął ten temat Wisły, bo to są takie, zresztą dwa kluby, które gdzieś tam niedaleko siebie na ten moment przynajmniej leżą, kibicowsko przynajmniej. Luis Fernandez, też taki kozak, na treningach jak na boisku w tym sezonie. Miałeś chyba okazję zobaczyć chociaż przez chwilę. Bardzo dobry zawodnik i bardzo dobry człowiek. Mamy cały czas kontakt ze sobą. Nie przekonałbyś go do Widzewa? Ciężko powiedzieć. No, wydaje mi się, że to nie jest moja robota, żeby przekonywać tutaj zawodników. No wiadomo, to tak oczywiście w formie żartu, ale jakbyś miał tak wybrać jednego, może dwóch zawodników, może niekoniecznie z tej Wisły, bo teraz ona jest mocno, mocno prohiszpańska, natomiast z tego twojego okresu, czy widzisz takiego chłopaka, który teraz do Widzewa wszedłby i zrobiłby różnicę? No myślę, że Luis no ma tyle jakości, że w każdym klubie ekstraklasy poradziłby sobie i na pewno tą jakość by dał. Ta bramka z UKS-em miód, nie? Nie, no szczerze mówiąc, no to rzadko, mało jest takich zawodników, którzy by tak sytuacyjny w ogóle w takiej sytuacji pomyśleli o strzale, a co dopiero oddali uderzenie i to tak dobre uderzenie. Ale on udowadnia w każdym meczu, urodził się z piłką w brzuchu i ma to coś, widać, że ma to coś. A powiedz mi, czy jak przychodziłeś do Widzewa z Wisły, to czy czułeś, że przechodzisz do klubu, w którym na ten moment może być jeszcze większa presja i może być jeszcze ciężej? Oczywiście w Wiśle, Wisła, kiedy walczyła o to utrzymanie, no to wiadomo, że to ciśnienie też było przeogromne i teraz ta sytuacja, kiedy oni walczą o ten awans, teraz już chyba tylko o baraże. Natomiast czułeś, że przechodzisz z takiego z deszczu pod rynnę trochę, bo tutaj momentami też w Łodzi nie zawsze szło tak, jak to szło w tym sezonie i były też momenty bardzo ciężkie, myślę, że równie ciężkie jak na Wiśle.
bo mieliśmy praktycznie żadnego awansu, nie zrobiliśmy rok po roku, tak jak robi chociażby Ruch Chorzów. I czy nie miałeś takiego wrażenia, że tu może być jeszcze ciężej, że ta mówisz, że jesteś silnym psychicznie zawodnikiem i radzisz sobie z presją, ale no, tak naprawdę każdy zawodnik stara się mówić, że sobie daje radę, ale gdzieś tam później no, są sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ja, czy ty, czy kibice, no pewne rzeczy wymykają się spod kontroli. Akurat no, w tym sezonie to wszystko raczej się skłaniało ku temu, że nie ma dziwnych sytuacji. Natomiast no, czy nie miałeś wrażenia, że będzie po prostu, wiesz, że z deszczu podrynne, że to wcale niekoniecznie musi być tak łatwo, jakby się mogło wydawać, że tutaj kibice, że atmosfera, że wszystko jest pięknie i tak dalej. Może zacznę od tego, że odejście z Wisły było bardzo dla mnie bardzo ciężkie, bo zostawiłem tam naprawdę masę przyjaciół i też byłem bardzo mocno zżyty z tym klubem. A przechodząc do Widzewa, wiedziałem, z czym to się liczy i wiedziałem, jaka panuje tu atmosfera, bo sam miałem przyjemność tutaj wcześniej grać, czy mieliśmy nawet z Wisłą. Kilka miesięcy przed moim odejściem przecież pamiętny mecz Pucharu Polski tutaj zagrać, więc... Wygrałeś. Proszę? Czy zagrałeś w tym pucharze? Bo ja nie. Ja wtedy nie zagrałem. Wtedy nie zagrałem w tym meczu. Ale wiedziałem, oczywiście wiedziałem jaka... znaczy... Oczywiście jest to pewien rodzaj presji i wymagań, ale wydaje mi się, dla zawodnika to jest właśnie najpiękniejsze, jeżeli na stadion przychodzi tylu kibiców i nieważne, czy grasz z pierwszym, czy z ostatnim miejscem, na każdym meczu jest full stadion i ciężko w ogóle to nazwać presją, bo wiadomo, no, przykład teraz. Nie były wyniki takie, jakie każdy by oczekiwał od nas. My też byliśmy zdenerwowani i też słyszeliśmy od kibiców różne głosy, ale no, no, czy to coś zmieni? No nie, wychodzimy na kolejny mecz, zostawiamy serducho, walczymy o to, żeby zdobywać punkty i wiemy, że zawsze jesteśmy w 12, czy wygrywamy, czy nie, to i tak musimy być razem, trzymać się razem, bo to i tak wszystko zależy od nas wszystkich, czy gdzie ten zespół będzie. No właśnie, to mi się podoba, to stwierdzenie, które powiedziałeś. Ciężko nazwać to presją. To powinno być podkreślone czerwonym flamastrem i panowie piłkarze powinni się sobie to wziąć. Znaczy, jeszcze dodam, bo okej, są momenty, kiedy gdzieś tam, tak jak mówię, teraz było, że nie wygrywaliśmy od iluś meczy i czuliśmy, że to rośnie, że ten balonik gdzieś cały czas rośnie i to zwycięstwo jest, można powiedzieć, że bardzo oczekiwane, ale nie nazwałbym to presją, bo też jak mogłyby się poczuć osoby zawsze, pamiętam Mariusz Rumak powiedział nam kiedyś fajne słowa, jak byłem w Odrze Opole, mówi, panowie, presję to ma osoba, która zjeżdża 1500 w dół i nie wie, czy wyjedzie z tego dołu. I to jest presja, nie to, czy my wyjdziemy na boisko i robimy to, co kochamy, gramy dla wspaniałych kibiców, spełniamy swoje marzenia, więc ciężko to nazwać presją. No super, super. No, wypada się podpisać pod tym, co mówisz. A powiedz, jak jesteś już ten rok, nazwijmy to piłkarsko w Widzewie, masz pewnie dużo kumpli w Ekstraklasie i nie tylko. Dużo tych kolegów, nazwijmy to z branży piłkarskiej, zazdrości ci tego Widzewa, tej całej otoczki, atmosfery i tak dalej. Często takie głosy do ciebie docierają, że no Serek, ty to masz jednak fajnie, możesz czuć się jak pan piłkarz w tej Polsce. Myślę, że 90% zawodników, może nie rozmawiamy o tym, bo nie rozmawiamy gdzieś tam może na linii przyjacielskiej z niektórymi zawodnikami, którzy nie mają takiego szczęścia grać na takim stadionie, to powiedzą i się przyznają, że no kurczę, no to jest jednak coś niesamowitego. Ale wydaje mi się, że 90% zawodników zazdrości tej atmosfery, tego co tutaj się dzieje, w ogóle tej całej otoczki na temat Widzewa, to jest, powiem szczerze, to jest ewenement i to ile ludzi przyjeżdża spoza w ogóle granic tutaj województwa łódzkiego, to
To jest niesamowite. Często też do mnie ludzie piszą, że nie wiem, że przelatują z zagranicy na mecze, że walczą o karnety. No to jest piękne, no to jest piękne i życzę każdemu naprawdę, bo to jest nawet moja narzeczona mówi, że jak na początku to zatykała uszy, bo nie mogła po prostu wytrzymać tej głośności od kibiców, więc to jest naprawdę, to jest spełnienie marzeń, powtarzam to od samego początku. No i fajnie też było, żeby ta atmosfera się robiła na większości stadionów, bo na pewno potencjał kibicowski w Polsce jest i fajnie jakby jak takie kluby jak Widzew zarażałyby inne kluby do kibicowania. No tak, zgadzam się. Nie ma takiej kultury generalnie, nie? Zgodzi się w Polsce chodzenia na piłkę, nie? Generalnie w Polsce to chodzi się na rywala często, często chodzi się, jak są dobre wyniki, a na tym Widzewie wiesz, no, czy była trzecia liga, czy była druga liga, czy była pierwsza liga, czy teraz jest ekstraklasa, to ta atmosfera jest niezmienna i trudno zarzucić kibicowi Widzewa, że w trzeciej lidze, wiesz, chodził na motor Lubawa na przykład, nie? No dokładnie, też często możemy też spojrzeć na te kluby, gdzie właśnie nie ma takiej atmosfery, jeżeli chodzi o kibiców, że wtedy gdzieś zapełniają się w 80% stadiony, kiedy przyjeżdża gdzieś jakiś zespół z top 5 i wtedy można powiedzieć, przyjdzie troszeczkę więcej kibiców, a tutaj niezależnie od tego, czy przyjeżdża ostatnia, czy pierwsza drużyna, czy tak jak mówiliście, czwarta, trzecia liga, to no to jest full stadion i to jest w ogóle niesamowite, ale też piękne. To ja zapytam teraz, zakładam z góry, że tak pewnie jest. Tata, który też rozegrał 7 spotkań w Ekstraklasie, pewnie często odwiedza cię w Łodzi. No nie tylko w Łodzi, bo na każdym praktycznie na meczu na wyjeździe jest, więc to jest kibic numer jeden. Grał na mojej pozycji. Jest troszeczkę niższy, bo 180 cm wzrostu, lewa noga, więc troszeczkę inaczej. To za Martina. Tak jest, no tak jest. Więc różnimy się nogami i troszeczkę wzrostem, ale agresywnością myślę, że podobnie. Ale nie, naprawdę po każdym meczu rozmawiamy i też fajne jest to, że właśnie często dyskutujemy na temat różnych sytuacji i też fajne jest to, że on też czuje to boisko i mam te właśnie takie, mam z kim porozmawiać o piłce i o danych sytuacjach i często ludzie, którzy potem rozmawiam, a nie byli w piłce, no nie czują tych sytuacji, a potem rozmawiam z tatą, mówi, synuś, ja cię rozumiem w tej sytuacji, ja wiem o co chodzi, wiem jak się czułeś, i tak dalej, więc to jest bardzo fajne. To zaraz już wiadomo, kto najpewniej, najmocniej cisnął, żebyś tej piłki nie zostawiał tam przy tym samochodzie we Wrągach. Nie. To jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, to tylko i wyłącznie były zawsze moje decyzje. Tak samo z przejściem w tak młodym wieku do Akademii Lecha we Wronkach, do Akademii Lecha, to też była moja decyzja. Rozmawiałem z rodzicami i tak było z każdą decyzją, jeżeli chodzi o moje ruchy transferowe. Podpowiedzieli, ale ostateczne decyzje zawsze podejmowałem ja. A powiedz coś o kadrze, bo jest trochę tych występów w młodzieżowej kadrze Polski. Czy ty już czujesz, że może nie na ten moment, ale już byś chciał, liczysz na to, że w przyszłości po dobrym sezonie w Widzewie gdzieś pojawi się może jakaś szersza perspektywa na to, żeby gdzieś być tym zawodnikiem, który będzie brany pod uwagę w tej pierwszej reprezentacji? No bo chyba tutaj już te młodzieżowe nie są brane pod uwagę, bo U21 już raczej 21 lat nie masz, więc pewnie cel numer jeden to jest, żeby zaistnieć w tej pierwszej kadrze. Ta stara gwardia jeszcze w tej pierwszej kadrze, no gdzieniegdzie gra i pojawia się na boisku, ale wydaje mi się, że tacy młodzi zawodnicy, jak chociażby Żyro czy ty, no to pewnie w pewnym momencie powinni zacząć pukać do tej kadry i ja oczywiście tego jak najbardziej życzę, bo kiedyś mieliśmy takiego super zawodnika z obrony. Nie wiem, na pewno kojarzysz, no musisz, bo Tomek Łapiński ostoja defensywy, także kapitan Widzewa i fajnie, żeby kiedyś też w Widzewie, może w niedalekiej przyszłości pojawiłby się kolejny reprezentant.
Oczywiście, to jest mój cel, to jest moje marzenie. Więc będę dążyć do tego. Zrobię wszystko, żeby tak się stało, ale podchodzę do tego bardzo spokojnie. Chcę się skupić teraz na tym, żeby dobrze dokończyć sezon, żeby potem dobrze się przygotować do kolejnego sezonu i mogę powiedzieć, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby dostać powołanie do reprezentacji. I to jest mój, można powiedzieć, to jest moje marzenie, to jest mój cel. Czyli step by step. Oczywiście, słuchajcie, jesteśmy jeszcze troszeczkę z Wami. Jak macie jakieś pytania do naszego gościa, Serafina Szoty, to zapraszamy Was serdecznie do zabrania głosu. To ja może właśnie pociągnę ten temat kadry. Jak w ogóle Ty wspominasz te mistrzostwa? Grałeś tutaj na Widzewie z kadrą młodzieżową. Ja byłem na tych meczach. I ja tak z perspektywy trybun kibicowskiej uważam, że to była mega fajna impreza i mega fajna też atmosfera na Widzewie i tutaj doping. A ty jak tak z boiska to wspominasz jako udaną taką przygodę, czy taki niedosyt był? Nie no, oczywiście, no to była bardzo, niedosyt też, ale uważam, że to była bardzo, bardzo udana impreza z mojej strony. Przede wszystkim z tego względu, że to było pierwsze zetknięcie z taką poważną piłką w moim życiu. Miałem sezon w pierwszej lidze, ale nie można było tego porównać do występów na mundialu do lat 20. Kolejna sprawa to atmosfera i granie na Widzewie. To też było pierwsze takie zetknięcie, gdzie mieliśmy okazję jako reprezentacja U20 grać dla tylu kibiców. A kolejna sprawa to był kluczowy moment w moim rozwoju osobistym i piłkarskim. Wraz z Jackiem Magierą i z jego sztabem też bardzo dużo mnie nauczyli i też bardzo dużo można powiedzieć, wyciągnąłem z tego całego turnieju i to była na pewno, to była niesamowita lekcja. Też liczne rozmowy na temat piłki, na temat życia i dosyć, że stałem się i czułem to, że stałem się lepszym zawodnikiem, to stałem się też lepszym człowiekiem. A trener Magiera to taki twój tata piłkarski, taki tata trenerski, że tak powiem? Tak to czuję. Nie wiem, jak Jacek to czuje, ale ja tak to czuję. Ulubiona liga Serafina Szoty, w której chciałby zagrać i klub w przyszłości? Kurczę, ciężko powiedzieć. Bardzo lubię oglądać ligę włoską i ligę angielską. Czyli dzisiaj Liga Mistrzów będzie oglądana? Będzie, oj, zdecydowanie. Niebieska czy czerwona część? oj, szczerze mówiąc nie wiem, ale wydaje mi się, ogólnie byłem za Napoli ze względu na ziela. Ale wydaje mi się, że jestem za Milanem. A powiedz mi, czy jeżeli dzisiaj pojawiłaby się szansa na to, żebyś dostał transfer za granicę, dajmy na to, nie wiem, druga Bundesliga, ciężko mi ocenić, liga, w której ty uważałbyś, że jesteś w stanie zaprezentować niezły poziom i grać przede wszystkim, bo chyba to mimo wszystko w twoim wieku jest najważniejsze, to czy ty cisnąłbyś o taki transfer po tym sezonie, czy jeszcze chciałbyś pokazać, że jesteś jeszcze lepszy, że ten zespół może wejść na poziom wyżej, że możemy wskoczyć po prostu na półeczkę wyżej, już nie zaliczyć takiego zjazdu jak wiosną i chciałbyś pokazać swoją osobą, że potrafisz po prostu jeszcze lepiej, czy jednak robiłbyś wszystko, żeby jeżeli jest szansa, to wyjeżdżać, tak jak robi 90% zawodników w Polsce? I próbować swoich sił za granicą i albo się uda, albo wrócić później gdzie indziej i próbować od nowa w Polsce. Na pewno nie chciałbym zrobić czegoś takiego, że pierwsza lepsza oferta i po prostu pakuję walizki i jadę. Jeżeli byłaby to zdecydowanie lepsza liga niż Liga Polska, jeżeli czułbym, że mam szansę na grę, na rozwój, jeżeli wszystko by mi pasowało i naprawdę taka oferta konkretna, fajna, przemyślana by się pojawiła, to na pewno bym się zastanowił i wydaje mi się, to też powinien być cel każdego zawodnika, żeby spróbować swoich sił na zachodzie. To jest też mój cel, moje marzenie, ale na pewno nic na siłę. Jeżeli taka oferta
się nie pojawi, to nigdzie się nie wybieram i razem budujemy Widzew. O, mamy Piotrka, który chce zadać pytanie, także Serafin, przygotuj się, tu jest wielbiciel Dominika Kuna, także może ty też się tutaj Ja też załapiesz jestem na... wielbicielem, więc dogadamy się. No ale on, widzisz, no to to jest już jest was największy, dwóch. wiesz, to jest największy wielbiciel, można powiedzieć, że psychofan Psychofan, Dominika. tak, z Chorzowa. Psychofan z Chorzowa to jest, dokładnie. Cześć Piotrek, chyba go, o, już go połączyło, także cześć Piotrek, Połączyło, połączyło. Dawaj. Cześć, cześć Serafin. Gratuluję utrzymania na początek. Super. I powodzenia w kolejnych meczach, żeby ten wynik był jak najlepszy dla nas. Natomiast no, odnosząc się do poprzednich słów tych tutaj mojego poprzednika, chciałem się zapytać, jak ci się gra z najlepszym piłkarzem naszej ligi. No, cóż, no, Dominik dla mnie jest po prostu, wiele osób go skreślało. Ja wiem, że to jest program z Serafinem Szotą i powinienem pytać Serafina o jego granie i jak on widzi temat Widzewie, natomiast ja jestem fanatykiem Dominika Kuna i się chciałem spytać, jak ci się gra z Dominikiem, jak ci się z nim współpracuje na treningach, czy masz jakby częsty kontakt z nim i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, z Kuniem mam świetny kontakt, to jest w ogóle przewspaniała osoba, więc żołnierz, pracoholik, pracuś, wszystkie te, można powiedzieć, określenia do niego idealnie pasują i świetny zawodnik. No, no nie mogę nic złego na Kunia powiedzieć, bo szczerze mówiąc, tak dobrej osoby to dawno, dawno, dawno nie poznałem takiej osoby, można powiedzieć, więc super człowiek, bardzo dobry piłkarz i tak jak mówię, no, z Kuniem mamy świetny kontakt, więc ciężko mi coś, no nawet jakbym chciał coś złego znaleźć, to no, ciężko coś znaleźć złego na Kunika naszego. Okej, dziękuję. A ty powiedz mi jeszcze takie już jakby do ciebie pytanie. Czy dla ciebie jakby tutaj granie w Widzewie ma jakby jakiekolwiek większe znaczenie, jeśli chodzi o kluby ekstraklasy, czy to no, jest Widzew jednym z wielu klubów, jakby się pojawiła oferta z takiego klubu jednego z Warszawy, to byś powiedział, że no, w sumie luzik i co to za problem tam zagrać, jak ty to widzisz. Ja wiem, że to jest takie z kibicowskiego punktu widzenia, może pytanie nie na miejscu, bo akurat jeśli chodzi o Legię, no to może nie najlepszy pomysł, żeby ci to sugerować albo o to pytać, natomiast no, generalnie chodzi mi o jakieś te drużyny z topu, jakby się zapukały, to czy tak samo jak odpowiedziałeś tam dwa pytania temu, czyli jak dobra byłaby oferta, to też, czy to jakby no, w jakimś tam pewnym stopniu gdzieś tam kwestia danego klubu, już pomijając rozwój i nie wiem, jakieś zarobkowanie i tak dalej, czy no nie wiem, masz jakieś powiedzmy animozje, czy w ogóle jakby jesteś profesjonalistą i takie bzdury zostawiasz jakimś tam kibicom, a ty się skupiasz na grze i na czynnikach sportowych tylko. To ja tylko jeszcze dodam, komu ty, Serafin, jak byłeś młodym człowiekiem, kibicowałeś? To może zacznę od Piotrka, tak? Dobrze, Piotrek, tak? Się... Tak. Więc tak, dzięki. Przechodząc do Widzewa, wiedziałem, jak potężny klub to jest, kibicowsko, jeżeli chodzi o historię tego klubu i też cieszę się, że mam przyjemność i miałem przyjemność grać w Wiśle, gdzie Wisła i Widzew, wiadomo, są na dobrej relacji. Ja, jeżeli chodzi o moją przyszłość, to zastanowiłbym się tylko i wyłącznie, tak jak mówiłem, nad moim celem, czyli jeżeli by się coś przytrafiło z zagranicy, wyjazd za granicę, gdzie mógłbym naprawdę pójść w górę i wiadomo, wtedy też te sprawy finansowe też by poszły w górę i to jest mój cel
na najbliższe, można powiedzieć, sezony, żeby kiedyś jeszcze spróbować swoich sił za granicą, ale mówię, bez ciśnienia, jeżeli nic się nie pojawi, to tak jak mówiłem, jestem w Widzewie, zostawiam tutaj swoje serce, myślę, że każdy to widzi i wydaje mi się, że chodzą też takie słuchy, że jest to doceniane, że zostawiam dużo, dużo serca i charakteru na boisku. Ja też tak to czuję. A komu kibicowałem na początku? Ja się wywodzę z okolic Wrocławia, z Namysłowa, więc jako... Dobre piwo. Proszę? Dobre piwo, dobre tak. Piwo. Dobre piwo. Więc jako tam mało lat, to grałem w starcie Namysłów. Start Namysłów mnie był zaprzyjaźniony ze Śląskiem Wrocław, więc tam raczej... Straszna kosa. Proszę? Straszna kosa. Tak, tak, wiem. Więc na początku wszyscy moi koledzy byli za Śląskiem Wrocław, więc najbliżej mi było do tego klubu, ale potem wiadomo, to się wszystko pozmieniało. I teraz, tak jak mówiłem, no byłem zżyty bardzo mocno z Wisłą Kraków, teraz jestem w Widzewie, tutaj zostawiam swoje serce i tak to wygląda. No my tutaj już mieliśmy takich naszych chłopaków z Łodzi, którzy gdzieś tam zarzekali się, że nigdy w życiu gdzieś nie pójdą. Później kończyło się to tak jak chociażby w historii tutaj Rafała Augustyniaka. Ja jestem też zdania, że lepiej nie wypowiadać pewnych słów, niż potem tego żałować. Oczywiście nic nie sugerując, zawsze jak się gra w Wiśle i w Widzewie, to potem ta Legia, to taka zmiana bardzo radykalna, bym powiedział. Akurat tutaj Piotrek zasugerował Legię, no bo to jest taki klub mocno specyficzny, jak i Wisła czy Widzew. Akurat te transfery z Łodzi w tamtą stronę niekoniecznie wychodziły, natomiast z Warszawy do Łodzi już jakoś to lepiej wyglądało. Ja oczywiście z mojej strony to jak najbardziej nie będę życzył tutaj jakiegoś transferu do Legii, no bo nie wypada, ale za granicę jak najbardziej. Wspomniałeś, że chciałbyś tutaj powalczyć o tą ligę zagraniczną. Jeżeli by się coś fajnego przytrafiło, tak jak powiedziałeś, no to fajnie, żeby to wykreować w Widzewie. Każdy sukces Widzewa to też jest sukces twój tak naprawdę w takiej sytuacji. Pracując wspólnie z zespołem, pracujecie na dobro i ku chwale klubowi, ale też na swoje nazwisko, więc każdy dobry wynik to zawsze jest plus do tego, żeby gdzieś tam pojawić się w notesach skautów zagranicznych i finalnie wylądować w dobrej lidze, tak jak ty powiedziałeś, ten włoski kierunek jest dosyć mocno taki, bym powiedział, penetrowany przez polski rynek, przez skautów i kluby z Włoch. Dosyć często ci polscy piłkarze tam wyjeżdżają w ostatnich latach, więc myślę, że ta liga, jeżeli by się trafiło, to jak najbardziej na tak, tylko że nie do tego chyba Napoli, bo jakbyś miał czekać kolejne 30 parę lat na mistrzostwo, to wiesz, to chyba za długo. No zdecydowanie za długo, ale no jak się idzie w takie miejsce, no to trzeba zdobywać te trofea, no niestety. No tak, wypada dodać, że taka seria... Ja ze swojej strony chciałem podziękować za odpowiedzi i jeszcze raz powodzenia w tych ostatnich meczach, no i żebyśmy się widzieli w kolejnym sezonie i samych sukcesów, najlepszego miejsca Widzewa i tobie indywidualnych celi realizacji i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dzięki bardzo, hejka. No dzięki Piotrek. Cerek, mówiłeś, że się rozwinąłeś w tym sezonie w Widzewie pod okiem trenera Niedźwiedzia. A jakbyś tak procentowo miał określić, ile procent lepszy jest Serafin Szota od poprzednich lat? Oj, nie powiem procentowo ile, ale postęp widzę, postęp czuję, że moja gra jest zdecydowanie lepsza, też mocno inwestuję w siebie i w to, jak chcę mieć po prostu jak największy wpływ na to, co się dzieje na boisku i na pewno, tak jak mówię, no czuję, że zrobiłem duży postęp. Nie jestem w stanie procentowo powiedzieć, jak wielki jest to postęp, ale to jest najważniejsze u zawodnika. Jeżeli grasz w piłkę i widzisz, że robisz kroki do przodu, no to jest na pewno, pokazuje ci to, że w dobrym kierunku idziesz i żebyś dalej trzymał to i podążał tą ścieżką.
A powiedz, ten system, który preferuje trener Niedźwiedź, czy ty miałeś okazję wcześniej, miałeś styczność z tym systemem, z tą formacją? No, na pewno gdzieś tam się to przewinęło, ale mam na myśli takie granie bardziej konsekwentne, mimo tego, że te wyniki nie do końca były dobre, no bo system dosyć specyficzny, od paru lat jest wdrażany, tutaj parę zespołów, chociażby Raków czy Arka chyba swojego czasu. Nie śledziłem, szczerze mówiąc, nie chcę palnąć głupoty, czy w Wiśle Kraków graliście w ten sposób, tylko z tyłu plus wahadłowi, ale jeżeli tak, to mnie popraw, czy ty miałeś styczność właśnie z tym systemem i jeżeli miałeś, to jakbyś miał porównać te klasyczne 4-4-2, czy tą czwórką z tyłu z tym, co prezentuje Widzew, czy inne zespoły grające w ten sam sposób, czy gdzie ty się lepiej odnajdujesz, jak masz dwóch kolegów obok siebie, czy jednak preferujesz te klasyczne ustawienie? Miałem styczność po mundialu w kadrze do lat U20 i właśnie to było po tym wielkim turnieju. To wtedy rozegrałem kilka spotkań u Jacka Magiery na półprawym stoperze. Wcześniej też w Stomilu Olsztyn u trenera Majewskiego. Co śmieszne, tam też był nasz asystent, który Karol Szweda, który jest teraz tutaj z nami, więc też wtedy miałem okazję grać na pozycji półprawego stopera. Przychodząc tutaj, szczerze powiedziawszy, myślałem, że jestem cały czas brany pod uwagę na pozycji półprawego, tak można powiedzieć, od samego początku. I tak początkowo też było, ale sytuacja troszeczkę się zmieniła. Dostałem szansę na tym centralnym stoperze i na początku nie myślałem, że ta pozycja centralnego stopera będzie tak odpowiednia, ale jak widać jest okej i też chcę dalej to trzymać. Ja osobiście czuję się lepiej w grze z trójką obrońców. Miałem też przyjemność grać w czwórce, w trójce i uważam, że system trójkowy pode mnie jest stworzony i w tym systemie czuję się najlepiej. A czy to jest półlewy, półprawy czy środkowy, centralny stoper, to tak naprawdę już dla mnie jest bez znaczenia, ale muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że ta pozycja centralnego stopera tak bardzo będzie mi odpowiadać. To jeszcze ja dopytam, skoro już jesteśmy przy tej formacji defensywnej, czy ty uważasz, już pomijając wahadłowych, mówię o środku, czyli, że tak powiem, ten twój plac zabaw, to mówimy tutaj o Martinie jeszcze, bo ten kontrakt nie wiadomo, czy będzie przedłużony, jest Patryk Stępiński, Żyro, ty, no i Czorba. Czy ty jesteś zdania, że to jest to miejsce na boisku, które wymaga najmniejszych wzmocnień w zespole? Jakbyś miał tak oczywiście ocenić, to stoisz sobie z boku i oceniasz to, w mojej ocenie to jest akurat miejsce, w którym potrzebujemy najmniej, że tak powiem, roszad. Wyglądało to całkiem nieźle na tle całego zespołu. Oczywiście zaczęliśmy tracić bramki, no ale musiał przyjść spadek. Te statystyki mimo wszystko, rozmawialiśmy tu już kilkakrotnie, że były lepsze na rundę, są lepsze na rundę wiosenną niż były jesienią, a mimo to tam wygrywaliśmy i strzelaliśmy więcej bramek, ale ja mam wrażenie, że akurat właśnie ta centralna pozycja, czyli tych naszych trzech środkowych, to jest miejsce na boisku w tym systemie, które wymaga chyba najmniejszych korekt i jeżeli ja miałbym osobiście coś robić, to szukałbym może jednego zawodnika w zależności, co się wydarzy tutaj z Martinem i z Czorbą, bo myślę, że to są zawodnicy, którzy są brani pod uwagę w perspektywie odejścia, być może i nie. I czy od kogo tak naprawdę właśnie, jeżeli chodzi o tą pozycję w Widzewie, nauczyłeś się najwięcej? Może zacznę od tego, że tak naprawdę moje zdanie odnośnie wzmocnień czy nie wzmocnień, to ja nie powinienem się wypowiadać na takie tematy, bo ale patrząc przez pryzmat tego sezonu, wiadomo, że sezon się jeszcze nie skończył i tak dalej, ale wydaje mi się, że konkurencja na pozycji centralnego stopera była od samego początku i ja to czułem, tą konkurencję. Wydaje mi się, że każdy zawodnik też to czuł. Te roszady też na pozycji stopera były, więc na pewno zmiennicy też wchodzili, dawali jakość. Tak samo ja na początku byłem zmiennikiem, wszedłem, zostałem. Tak samo Martin na początku nie grał, też wszedł, został, więc Czorba też pokazuje się z dobrej strony, więc uważam, że
że ta konkurencja naprawdę jest fajna i możemy się dobrze rozwijać. Ale jeżeli chodzi o wzmocnienia, to już naprawdę to nie pytania do mnie. Też na pewno sztab podejmie decyzję, z kogo są zadowoleni, z kogo troszeczkę mniej, kogo zostawić, kto ma jaki potencjał i to tutaj wydaje mi się pytania do sztabu, do dyrektora sportowego, do trenera. A jeszcze pytałeś mnie o coś, ale wypadło mi to. Pytałem o zawodnika, od którego się najwięcej nauczyłeś, jeżeli chodzi o tą grę trójką z tyłu Widzewie. Ktoś najbardziej doświadczony, może ktoś, kto cię najbardziej zaskoczył z tych zawodników obecnych w Widzewie, jest taka osoba? Znaczy, wiadomo, od każdego zawodnika, każdy ma jakieś mocne strony i od każdego zawodnika można coś wyciągnąć. No, ja w każdym klubie, w którym byłem, starałem się patrzeć na zawodników, wiadomo, też jako potencjalni konkurenci, ale też patrzyłem na to, co zawodnicy mają dobrego i co mogę podpatrzeć, żeby wykorzystać to w mojej własnej grze. I tak samo było tutaj. Więc można powiedzieć, ten rozwój cały czas trwa, to jest niekończąca się opowieść i nawet szczerze mówiąc czasami obserwuje się zawodników z przeciwnej drużyny. Wiadomo, że nie na boisku, ale kiedy się ogląda mecze w Ekstraklasie czy w jakieś ligi zagraniczne, to też przecież analizujemy tych zawodników, podpatrujemy i jak oni się zachowują, jak pracują rękoma, jak się ustawiają, gdzie robią kroki, czy wchodzą najpierw ręką, czy nogą, więc to są takie małe detale, które ja na nie zwracam uwagę i potem staram się je wykorzystywać i te małe detale wygrywają potem mecze. To ja ostatnią rzecz, Sławek, ostatnią rzecz tylko zapytam o kwestii tych pozycji. Już oddaję Ci głos. Czy jest jakakolwiek pozycja na boisku, na której Serafin Szota jest w stanie zagrać bardzo dobrze, tak jak na obronie, o której nikt z kibiców nie wie? Być może gdzieś grałeś za czasów juniorskich na jakiejś pozycji kompletnie niewspółgrającej z środkiem obrony. Czy jest takie miejsce na boisku, na którym czujesz się równie dobrze? No przeważnie każdy zawodnik by powiedział, no nieważne gdzie, tylko żeby grać i że wiadomo jak to się mówi. Ale wydaje mi się, że każda pozycja centralnego, każda pozycja stopera czy na wahadle, może moje mecze nie były najlepszej jakości, ale też pokazałem się w kilku meczach z dobrej strony ale ogólnie no ja też nie ma co ukrywać, jestem zawodnikiem defensywnym, więc jestem, można powiedzieć, od destrukcji, więc jeżeli będę gdzieś potrzebny i moja rola będzie od tego, no to na pewno dam z siebie wszystko. Okej. No właśnie, a powiedz, a kto w tym sezonie najwięcej napsuł ci krwi w lidze? Jest jakiś taki napastnik, nie wiem, który no dał ci w kość. Jeżeli chodzi o... ja ogólnie też... to jest moje podejście do meczu. Ja nie podchodzę do meczu jako... Nie wiem, czy mam naprzeciwko siebie zawodnika A czy B, tylko bardziej podchodzę do zawodnika z przeanalizowaniem go, czyli którą ma nogę, czy lewą, czy prawą, czy bardziej woli dostawać piłkę za plecy, czy bardziej woli dostać tą piłkę na siebie, czy bardziej muszę być bliżej w kontakcie, czy bardziej dać mu troszeczkę wolnego miejsca, bo wiem, że technicznie ten zawodnik jest troszeczkę słabszy, więc ja staram się dostosować do napastnika. Wiadomo, że mam już pewne cechy, które sobie wypracowałem przez te lata i które są skuteczne i jestem z nich zadowolony i przy każdym ze przeciwniku to stosuję, ale też zwracam uwagę na to, nie jakie nazwisko gra przeciwko mnie, tylko jakie cechy ma dany zawodnik. A szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że nie chcę teraz jakoś mówić, ale no nie pamiętam, który zawodnik gdzieś naprawdę wywarł na mnie jakieś niesamowite wrażenie, że czułem, że sobie z nim nie radzę. No i bardzo dobrze, i oby tak dalej takiego nie było, żebyś takiego nie pamiętał. Mam takie pytanie, bo jesteś takim zawodnikiem na boisku ekspresyjnym i tak dalej i nieraz obserwuję twoje zachowania boiskowe,
po udanej interwencji cieszy się czasami tak jak napastnik z gola. Czy lubisz taką interakcję z trybunami? Przepraszam za przerwę, Sławek, ale podobno cię nie słychać. Podobno cię nie słychać, także jeżeli możesz, to połącz się jeszcze raz spokojem. Napisał to Piotrek, nie wiem, czy wszyscy ciebie nie słyszą, ale musiałem to na chwilkę przerwać, żebyś się połączył, Sławek, jeszcze raz spokojem, jeżeli możesz. Na szczęście ja bardzo dobrze słyszę i rozumiem pytanie, więc odpowiadając na to, tak, no, w ogóle nad tym nie panuję. To jest, można powiedzieć, gdzieś głęboko ukryte w środku mnie, te takie zachowania na boisku, gdzie po jakiejś dobrej interwencji, po fajnym wybiciu czy po ślizgu wychodzą ze mnie taki czysty, taki wulkan energii, te emocje, to wszystko to jest po prostu naturalne i no, nie panuję nad tym. Ale uważam, że to jest bardzo pozytywna rzecz i tak jak mówię, dosyć, że nakręcamy takimi zachowaniami swoich zawodników, dajemy pewność siebie, sami siebie nakręcamy, do tego kibice też za tym idą, a kolejna sprawa to przeciwnik, który widzi to i który widzi przykładowo po mojej dobrej interwencji, kiedy wybijam piłkę w ślizgiem i zbijamy sobie piątki, czy gdzieś jakoś w jakiś taki ekspresyjny sposób wyrzucamy emocje, no to przecież to też są rzeczy, które zabierają przeciwnikowi pewność siebie. Więc można powiedzieć, to też są zagrania psychologiczne, więc ale tak jak mówię, no to u mnie wychodzi bardzo czysto, czysto naturalnie i no i wiem, że już tego nie zmienia, ale wydaje mi się, że to jest wartość dodana. Powiedz mi, w sumie dwa pytania, ale połączone w jednym. Mecz, zrobił na tobie największe wrażenie w sercu Łodzi? Nieważne, czy z poziomu ławki, czy z trybun, czy na boisku. Taki mecz, który ci zapadł najbardziej w pamięć, gdzie czułeś, że tu jest ogień, że co by się nie stało, nie ma możliwości, żebyście tu przegrali. Aczkolwiek ta nasza twierdza łódzka nie do końca jest twierdzą w tym roku. No i drugie pytanie, takie czysto sportowe, mecz, którego najbardziej żałujesz w przeciągu może całego sezonu, bo tutaj ta wiosna no to była, powiedzmy, że ciężka. Takiego meczu, którego najbardziej żałujesz, jeżeli chodzi o wynik sportowy, bo czujesz, że kompletnie na niego nie zasłużyliście, byliście dużo lepsi, w twojej ocenie po prostu mecz, którego nie dało się przegrać bądź zremisować, a mimo to się nie udało. Zacznę od pierwszego pytania i wydaje mi się, że było sporo takich meczów, gdzie naprawdę czułem, że nic nam tutaj nie grozi, ale najbardziej pamiętam mecz z Zagłębiem Lubin, gdzie wygraliśmy mocno i czułem po prostu wtedy, że jesteśmy tak napakowani, tak naładowani, że ich, można powiedzieć, zmieciemy z planszy. I też ta pierwsza bramka. Kolejna sprawa to, nie pamiętam, nie chcę przekręcić, ale ta przyśpiewka, pierwszy raz zaśpiewana w Ekstraklasie w tym sezonie, co na tablicy 3-0 się świeci. Okay. Więc to był na pewno mecz, który czułem, że jest pod nasze dyktando. A najbardziej żałuję, wydaje mi się, że meczu w sercu Łodzi z Lechem Poznań, gdzie wygrywaliśmy do 70. minuty. Czuliśmy, że gramy naprawdę świetne, świetne spotkanie. Tworzyliśmy sytuację, fajnie wychodziliśmy spod pressingu z dobrym rywalem. Byliśmy cały czas w grze i potem te dwie minuty gdzieś zabiły mecz i się odwróciło wszystko w drugą stronę, więc uważam, że to był na pewno mecz, który mnie do teraz boli i uważam, że nie zasłużyliśmy na porażkę w tym meczu. No ten, a jeszcze wspomnę, jak czułeś ten mecz z Legią, jadąc do Warszawy. Wiesz, że dla nas to jest takie spotkanie, można powiedzieć, że derby Polski, no klasyk taki lat 90. Czy ty czułeś, że ten mecz jest wyjątkowy dla kibiców? Że to nie jest takie zwykłe spotkanie, troszkę taki... O, Wisła też ma derby w Krakowie, my też mamy derby Łodzi, które najprawdopodobniej będą w przyszłym sezonie. Natomiast czy ten mecz z Legią, czułeś, że to nie jest taki zwykły mecz tutaj w Łodzi i pewnie w Warszawie też, no komplet, gdzie tego kompletu długo w Warszawie nie było. Czy czułeś, że to jest właśnie takie spotkanie bardzo wyjątkowe, zupełnie inne niż większość? Tak, czuć było tą otoczkę, ale wydaje mi się, że jeszcze bardziej bym tą otoczkę czuł, jak gralibyśmy tutaj u siebie. Tak jak w pierwszym meczu graliśmy, ta otoczka, czułem, że była jeszcze większa i ta atmosfera aż
no było strasznie gorąco, więc a tak naprawdę no, na wyjeździe no, to nie jest też to samo, co mecze u siebie, kiedy widzi się tą masę kibiców, swoich kibiców za plecami, to można powiedzieć, że to jest coś pięknego, ale tak. Czujemy, że to są szczególne mecze. Tak samo można powiedzieć, kiedy wchodzimy gdzieś, nie wiem, na jakieś social media, czy to Canal Plus dodawało różne rzeczy związane z tym meczem, jakieś filmy, więc tak naprawdę nie mogliśmy się opędzić od informacji odnośnie tego meczu. Więc no oczywiście czuję się takie mecze, wie człowiek, że to są mecze specjalne i czuć to wszystko. Powiem ci, że gdyby Hansen podał w tej sytuacji do Hanouska wtedy, jeżeli się nie mylę, dalej to mam tę sytuację, sektor by eksplodował. Dalej mam tę właśnie sytuację przed sobą i pamiętam ją doskonale. No, szkoda, ale trudno, niestety, już czasu nie cofniemy, ale to był naprawdę bardzo fajny mecz z jednej i z drugiej strony. No, szkoda, że nie zwycięski, ale Legia pamiętam, że też stworzyła sobie sytuację. Tam pamiętam Sokołowski miał tą sytuację z przewrotki. Było to też, no, było też było blisko, ale fajny mecz otwarty był. Słuchajcie, myślę, że jest ostatnie 5 minut, tak się umówmy. Także jeżeli ktoś chciałby zadać sobie tutaj pytanie do Serafina, jest okazja, ostatnie 5 minut za 15 minut derby Mediolanu. Także nie ma co tego przeciągać, bardzo fajna rozmowa. Także jeżeli ktoś chce, to ostatnie 3 pytania, jeżeli nie, to Sławek, zadaj ty, bo ciebie nie było. Ja też coś tam rzucę na koniec i będziemy powoli kończyć. No ja myślę, że zbliżamy się właśnie do końca i może na koniec seria pytań błahych i banalnych. Kto jest najlepszym ziomalem Serka Szoty w szatni Widzewa? Najlepszym ziomalem. Ja jestem taką osobą, że naprawdę nie mam, w żadnym klubie nie miałem problemów z chłopakami. Staram się być osobą otwartą, pozytywną, uśmiechniętą, ale mogę powiedzieć, że w pokoju jestem z Heniem Rawasem, więc z naszą słowacką gwiazdą mam bardzo dobry kontakt, z Terpiem mam bardzo dobry kontakt, z Sypkiem mam bardzo dobry kontakt, no ale mówię, no nie ma tutaj zawodnika, z którym miałbym zły kontakt, czy to z zawodnikami z zagranicy, czy to z Polski. Język angielski też w miarę dobrze potrafię, więc nie ma problemu tutaj z komunikacją i tak jak mówię, wydaje mi się, że jestem na tyle otwartą osobą, że nie ma żadnych problemów. Zawodnik z najlepszą techniką w zespole? Bartek Pawłowski. To spodziewałem się tej odpowiedzi. Tak, oczywistość można powiedzieć. Wolne pewnie, co? Panowie, ja mógłbym jeszcze, sorry, na chwilkę jeszcze tutaj wróciłem, bo tak sobie pomyślałem o takim pytaniu. Serafi, słuchaj, jak ty widzisz to, jeśli chodzi o te przegrane, znaczy o tą rundę i to, że po prostu tam nie szło, czy to jest według ciebie bardziej kwestia, nie wiem, no jakiegoś pecha, że w pierwszej tej rundzie mieliśmy więcej szczęścia i tam, nie wiem, w tych ostatnich sekundach coś tam wpadało, gdzieś tam udało się przepchnąć i dzięki temu mieliśmy sporo punktów więcej, a tutaj znowu jakby szczęście nas opuściło i wszystko szło w drugą stronę. Czy to uważasz, że to jest jakby to, że nie wiem, zawodnicy nie, do, jakby nie dojeżdżają z, nie wiem, mentalnie, czy to jest gdzieś tam umiejętności piłkarskie nabyte przez lata, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia gdzieś tam fuksa i de facto jakby tam udało się jakby zamienić te poprzeczki czy słupki, które no wszyscy wiemy, że było multum tego w tej rundzie, no to można spokojnie byłoby gdzieś tam walczyć o tą górną część tabeli. Więc jakby, jak to z swojego punktu widzenia, jak ty to widzisz? Nie? Ja myślę, że znowu wszystko sprowadza się do poziomu skuteczności. W pierwszej rundzie ta skuteczność była bardzo dobra i tak naprawdę każdą sytuację bramkową zamienialiśmy na zdobytą bramkę. W tej rundzie, no nie wiem, no teraz no przyszedł mi na mecz z Jagiellonią. No,
No przecież pamiętam ten mecz i pamiętam te sytuacje, które sobie stworzyliśmy, czy to niewykorzystany rzut karny, czy to w innych meczach, kiedy przykładowo z Legią w ostatniej minucie w 90. którejś, czy to z Lechem Poznań mieliśmy też sytuację, więc... Proszę? Gdańsk? Tak, no dokładnie, ostatnia... Co Duszan Kuciak wyciągnął nogę i sam potem mówił, że nie wie, jak to obronił. No więc tak jak mówię, no tych sytuacji było naprawdę, naprawdę sporo. No my ich w tej drugiej rundzie nie wykorzystywaliśmy na takim poziomie, jak wykorzystywaliśmy w pierwszej rundzie. No i ta zdobycz punktowa jest inna, więc tak jak mówię, sprowadziłbym to do poziomu skuteczności. To jest na pewno rzecz, nad którą musimy pracować, ale też mówimy o skuteczności w ofensywie, ale ta też na Twitterze siedzę, więc poczekaj. Skuteczność w defensywie no też nie była zadowalająca i na pewno troszeczkę obniżyliśmy loty, jeżeli chodzi o pierwszą rundę. Ja jeszcze pozwolę sobie, jeżeli mamy ostatnią minutkę, Syrafie. Jasne, oczywiście. Dać głos Marcinowi, który tutaj chciał zadać pytanie, tak mi się wydaje, natomiast nie zmutował mikrofonu, dlatego musiałem mu ten głos zabrać. Ostatnie pytanie od Marcina, po jednym odsłapkę i ode mnie i kończymy. Marcin, dobry wieczór, jeżeli chcesz zadać pytanie, to tak króciutko, bo zaraz derby medialne. Jasne, jasne, kończymy temat, zaraz oglądamy Ligę Mistrzów, ale Serafin, do ciebie pytanko. Takie od serducha, jakby Wisełka weszła do Ekstraklasy i trafił się lukratywny kontrakt z ich strony, co wybierasz, my czy Wisła, tak szczerze? Nie ma możliwości odejścia z Widzewa. Szanuję. W razie czego, jak ci wiesz, kibice chcą cię wypuszczać, zawsze możesz użyć pomidora, wiesz. Nie, ale no powiedzmy sobie szczerze, no, jestem zawodnikiem Widzewa, mam obowiązujący kontrakt, jestem zadowolony z tej rundy, jestem zadowolony z tego, co udało się zrobić, jestem okej, z tej drugiej rundy nie do końca, ale cel minimum został osiągnięty. Więc no nie widzę innej opcji, żeby gdzieś uciekać. No, jestem zawodnikiem Widzewa i razem budujemy to wszystko. Dziękuję Serafin za odpowiedź. Pozdrawiam Was, dobrego oglądania. Dziękuję Marcin. Dzięki, Heka. Czyli honorowo, czyli ja się bardzo z tego cieszę. Mam nadzieję, że nie mają takich pieniędzy w Krakowie, żeby Cię wykupić. Oczywiście życzę im awansu jak najbardziej, bo wielkie marki są potrzebne. To ja na koniec zapytam od siebie, kogo tak naprawdę byś chciał poza tą Wisłą, no bo zakładam, że chciałbyś, żeby Wisła awansowała, no i ŁKS raczej tutaj 100%, tutaj się nic nie wydarzy, ale ten trzeci zespół, który ty byś chciał, żeby awansował, bez sentymentów, nie patrząc na to, że ruch z Widzewem i z Wisłą, tylko kogo ty naprawdę chciałbyś jako trzeci zespół w Ekstraklasie w tym sezonie? Znaczy, na pewno chciałbym Wisłę Kraków, bo uważam, że to jest też potężny klub, który musi być w Ekstraklasie. No nie, no, nie oszukujmy się. Cieszę się, że ŁKS będzie można zagrać derby z ŁKS-em. Będzie kogo być w derbach. Tak, cieszę się, że będziemy mogli zagrać w derbach, bo to jest na pewno mecz, na którym będzie ogień i na pewno fajnie będzie w tym meczu wygrać. A uważam, że ruch powinien awansować ze względu na to, co się dzieje na trybunach, ale ten też zespół zasługuje na to, żeby powstał nowy stadion, bo no to jest dosyć dziwna sytuacja, jeżeli Ruch Chorzów musi grać na stadionie Piasta Gliwice i tak naprawdę nie ma swojego stadionu, więc życzę Wiśle i Ruchowi tego awansu. No tak, ja się podpisuję. Tak, podpisujemy się pod tym, co powiedziałeś. Trzeba powiedzieć, że Ruch to też jest historia polskiej piłki z dużą bazą kibiców. Wielki klub jak na nasz kraj, więc życzymy niebieskim też awansu. I na sam koniec wracamy znowu do serii pytań, właściwie do ostatniego pewnie już pytania, serii błahe i banalne, po dobrze wykonanej robocie. Serafin Szota, co lubi najbardziej? Czy preferujesz na przykład jakieś małe z pianką, a jeżeli tak, to na przykład to jest namysłów?
Jak już mogę sobie pozwolić, to po namysłów. Tylko i wyłącznie po namysłów. To ty tam chyba jak wjeżdżasz, to od razu piwko takie od prezesa. Nie no, jak już to ja często przywoziłem komuś namysłowa, bo namysłów jest dosyć no, tutaj na terenie Polski rozsławiony i wiem, że dużo osobom smakuje namysłowskie piwo, więc to ja przywoziłem zawsze komuś. To może nam dogadasz jakiś kontrakt, bo to, no właśnie, to tak nie do końca, wiesz. Ciężka dostawa, nie dosyć, dosyć ciężka dostępność. Jak tam masz kontakty albo tata na miejscu, to załatwię, bo na Widzewie to bywa więcej niż... Słuchajcie, no, wszystko to jest kwestia dogadania. No. No tak, takie koszulki na przyszły sezon z namysłowem, ja to widzę. No, no dokładnie, dokładnie. Dobra, słuchajcie, widzę Fedrów numer 44. Myślę, że 10 minut 9 przed Ligą Mistrzów to jest wystarczająco. Serafin, bardzo Ci dziękuję z mojego miejsca i pewnie Sławka i całego drumu. Życzymy Ci oczywiście tej kadry sukcesu Widzewie w przyszłym sezonie, najlepiej Mistrzostwa Polski jak najszybciej i dobrego kontraktu za granicą, ale ja najpierw ten Widzew, myślę, że to jest najważniejsze i oczywiście samych dobrych rzeczy, które mogą Ci się przydarzyć w przyszłości. Także dziękuję Ci za udział, mam nadzieję, że nie ostatni raz. I dobrego meczu w sobotę z Górnikiem obu zwycięskiego. Super, dziękuję. Dzięki bardzo i do zobaczenia na stadionie. Dzięki, dzięki, pozdrawiamy Cię. Ja jeszcze tak osobiście, to co Ci mogę życzyć, to bramki, tak, bramki. O właśnie, zapomniałem o tej bramce, to dobrze Sławek powiedział. Dobra, trzymajcie się, następny Red Room pewnie jeszcze może w tym tygodniu jakieś Zabrze, może coś później będziemy informować. Dobrego wieczoru, dobrego meczu. Trzymajcie się wszyscy.